Cześć, z tej strony Karolina Sowańska. Ten podcast to rozmowy o dobrym życiu i celebracji codzienności. Pokazujemy tutaj różne perspektywy, otwieramy się na nowe tematy i zadajemy trudne pytania, na które odpowiedź często brzmi to zależy. A jeśli szukacie codziennych inspiracji, zapraszam Was do mojego drugiego podcastu Myśl na dziś. To kilkuminutowe wypowiedzi ekspertów, które pomogą Wam lepiej zacząć dzień. Myśl na dziś czeka na was od wtorku do piątku na wszystkich platformach streamingowych. W studiu ze mną jest Mateusz Panaszkiewicz, psycholog zdrowia, popularyzator wiedzy opartej na dowodach, specjalizujący się w technikach relaksacji, komunikacji opartej na szacunku i szeroko pojętym dobrostanie. Cześć Mateusz. Cześć. Bardzo się miło gościć cię w studio i zacznę od po jej nazwy, bo psychologia zdrowia to dla mnie, pomimo, że jestem osobą, która się interesuje i psychologią i zdrowiem od lat, jest takie dosyć jest to takie dosyć świeże określenie. Zastanawiam się, czy ona po prostu zaczyna być coraz bardziej popularne, to zjawisko, ta dziedzina, czy to jest kwestia Terminologii, która jest właśnie dosyć nowa. Myślę, że trochę się ten aspekt psychologii spopularyzował, bo tak naprawdę, jak zaczynałem studia w 2005 roku, to już psychologia zdrowia w Polsce była. Mhm. Natomiast być może też taka popularyzacja w ogóle troski o zdrowie psychiczne, coraz większa popularność psychologii, też sprawiła, że ta dziedzina, ta część psychologii też stała się bardziej popularna. Ale ty czujesz też, że jest coraz większe zainteresowanie ze strony odbiorców, konsumentów treści, żeby właśnie zgłębić psychologię pod kątem naszego zdrowia i dobrostanu? Tak, i nawet myślę, że jak spojrzymy sobie na medycynę, to i w medycynie zaczęto z czasem coraz więcej mówić o profilaktyce, ale z takiej perspektywy, nawet mobilizowania lekarek, lekarzy, żeby w zaleceniach wręcz pisali pacjentom, pacjentkom informacje o tym, że korzystna dla nich będzie na przykład aktywność fizyczna. Mm -hmm. Więc to jest taka, myślę, synergia, która pokazuje, że z jednej strony i w medycynie coraz częściej uwzględnia się aspekty związane właśnie ze stylem życia, z aktywnością, też ze zdrowiem psychicznym i też Psychologia w związku z tym reaguje, współpracuje i coraz więcej jest zainteresowania i zapotrzebowania też na tę część. No, właśnie, powiedziałeś o stylu życia, i dokładnie to przyszło mi do głowy, że mówimy tutaj o medycynie stylu życia, i też słuchając Ciebie, zakładam, że widzisz optymistycznie ten, ten rozwój i to połączenie tych różnych dziedzin, właśnie aby zadbać o nasze społeczne dobro, o nasze zdrowie, o nasze dobre samopoczucie. Tak, i nawet tak się dla mnie śmiesznie składa, bo jutro mam takie krótkie wystąpienie na konferencji właśnie organizowanej przez Polskie Towarzystwo Medycyny Stylu Życia. I to też pokazuje, że jest to niby konferencja dla lekarek-lekarzy, ale też zapraszani są psychologowie, którzy są proszeni o to, żeby podzielić się jakiegoś typu interwencjami, które mogą wesprzeć pacjentki pacjentów w zmianie stylu życia. Słuchaj, no bardziej y, pytanie już związane z tematem, który mnie szczególnie dzisiaj interesuje, bo też patrząc sobie na różne kwestie, którym Ty się zajmujesz, ja mogłabym y, pójść w wiele różnych stron, więc może będziemy mieli okazję ku temu, ale zastanawiam się, czy Ty jako edukator doradzasz ludziom, co mają robić i jak mają żyć? Ha. Wszystko rzeczywiście zależy od kontekstu, bo generalnie warto o tym pamiętać, że jeśli planujemy korzystać z pomocy na przykład psychoterapeutycznej, to zdecydowanie w ramach takich oddziaływań ważne jest to, żeby osoba, z którą współpracujemy, pracowała mocno na naszych zasobach, zdawała nam dobre pytania, tak żebyśmy to my szukali sposobów na poradzenie sobie. Oczywiście przy okazji wsparcia i tam na psychoedukację też jest miejsce. Natomiast w ramach takich oddziaływań, które ja realizuję, bardzo często jest tak, że. Dzielę się różnymi aspektami związanymi właśnie, mówiąc szeroko z dobrostanem i na podstawie przykładów wyników badań, różnych interwencji czy wniosków, które z, nie, z nich wypływają. Rzeczywiście ja pokazuję kierunki, poprzez które możemy się wspierać, modyfikować sposób, w jaki śpimy, w jaki komunikujemy się z innymi i można byłoby powiedzieć, że znajdują tam się rady, ale wolę o tym myśleć z takiej perspektywy, dzielenia się jakimiś dobrymi praktykami, modelami na realizację danych potencjalnych naszych potrzeb. Zamierzeń. Natomiast jeśli na przykład, bo to jest mój główny model pracy, to znaczy zazwyczaj pracuję dla dużych grup, popracuję najczęściej dla, dla dużych firm, które realizują różnego typu właśnie webinary, na przykład, które mają przybliżyć dany aspekt związany z psychologią czy z dobrostanem. I jeśli pada z grupy pytanie bardzo konkretne dotyczące czyjejś sytuacji, no to wtedy już nie jestem taki skory, żeby dzielić się konkretną rekomendacją. Bardziej mówię o tym, że kilka hipotez, które przychodzą mi do głowy, to Taka, 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 albo na przykład mówię o tym, że z perspektywy takiej być może takie rozwiązanie jest jakiegoś typu możliwością, ale raczej staram się unikać tak nazwy to brzydko infantylizowania ludzi, bo jednak mm. mówienie komuś konkretnie, co jest rozwiązaniem, zwłaszcza kiedy myślimy o relacjach, o, o komunikacji, o wpływie na swój styl życia, na, na swoje zachowania, to trzeba być rzeczywiście bardzo ostrożnym, żeby z jednej strony komuś nie, nie zasugerować czegoś, co nie uwzględnia mm. czyjeś perspektywy, czy doświadczeń, no różnych szczegółów, które są potrzebne, żeby taką głęboką zmianę przeprowadzić. Więc rzeczywiście staram się być bardzo ostrożne. Właśnie, bo my jako ludzie mamy potrzebę wspierania innych, pomagania im, co uważam, że jest super. Ale istnieje takie przekonanie, że żeby kogoś wesprzeć, żeby komuś pomóc, my powinniśmy dać tej osobie rady, i propozycja rozwiązania ich problemów, albo wręcz spróbować za nich te problemy rozwiązać. Myślę, że oczywiście to, tego, to nie dotyczy twojej działalności, bo też jesteś osobą świadomą tego, jak to działa, ale mówię nawet o takich relacjach na co dzień z naszymi najbliższymi, z naszą rodziną, z naszymi przyjaciółmi, czy nawet w pracy, że mamy tendencję do tego, żeby próbować brać za kogoś odpowiedzialność, bo myślimy, że wtedy jesteśmy pomocni. Ale trzeba by na pewno. Super pytanie. Nawet tak się składa, że kilka miesięcy temu rozmawiałem o tym z moją dobrą koleżanką, psychoterapeutką Kingą Reichel i podzieliła się jedną z publikacji, która dokładnie opisywała mechanizm, o którym teraz rozmawiamy, bo to była publikacja naukowa, w której przyglądano się temu, jakiego typu potrzeby ludzie mają wtedy, kiedy doświadczają, mówiąc znowu szeroko, dystresu, cierpienia, trudności. I jednocześnie co otrzymują od innych. I tutaj to nie będzie zaskoczeniem, bo my to wiemy, kiedy potrzebujemy wsparcia, ale kiedy chcemy je dawać, robimy inaczej. To znaczy, tam się okazało, że faktycznie ludzie najczęściej mają takie poczucie, że chcą być zauważeni, usłyszeni, zrozumiani, chcą, żeby ktoś był obok i ich perspektywę po prostu poznał. A to, co dostają najczęściej, to właśnie rekomendacje, próbę naprawienia sytuacji. I Bazując właśnie na tym, od razu chcę się podzielić takim zjawiskiem, które zostało w psychologii nazwane odruchem naprawiania czy odruchem naprawczym. To jest taki rodzaj mechanizmu, impulsu czy nawet powiedziałbym instynktu, który polega na tym, że jeśli jestem w kontakcie z kimś, kto czegoś trudnego doświadcza, zwłaszcza wtedy, kiedy to jest ktoś bliski, to w tym momencie to jest naturalne, że nasz mózg rejestruje czyjeś emocje, czyjeś, czyjeś samopoczucie. No i w rezultacie my też coś przeżywamy. Tutaj zresztą dzieją się bardzo ciekawe rzeczy, nawet jak pomyślimy sobie o perspektywie pracy naszego mózgu, ale takie słowa klucze to, czy słowo klucz to na przykład neurony lustrzane. Więc mamy struktury, które działają w taki sposób, że mają sprawić, że gdy ktoś doświadcza trudnych emocji czy czymś trudnym się dzieli, to my w jakiś sposób reagujemy, my też coś przeżywamy. I czasem to empatyzowanie, które potem potrafi przerodzić się we współczucie, ten stan czasem jest z tym związany, że czujemy coś podobnego, czyli jeśli ty się smucisz, to ja słuchając ciebie, słuchając ciebie mogę też poczuć smutek, ale czasem będzie tak, że to nie będzie to samo, bo na przykład ktoś słucha o czymś trudnym, ale czuje zakłopotanie, bo nie wie jak zareagować jeszcze, albo ma takie poczucie, że może to jest niedostosowane do tej relacji, bo na przykład jesteśmy w relacji profesjonalnej, jak ktoś mówi o czymś prywatnym. Dlaczego o tym mówię? Bo gdy ludzie doświadczają tego Stanu, czasem go też określamy jako zarażanie stresem. To w tym momencie z jednej strony to jest naturalne, że to się pojawia, i naturalne jest też to, że my chcemy zareagować, bo to jest też takie ludzkie. To znaczy, jeśli tobie jest trudno, to ja bym chciał, żeby było ci łatwiej, żebyś czuła się dobrze, żebyś nie cierpiała, żebyś nie była smutna, żebyś nie miała tego problemu. Ale problem będzie polegał na tym, jeśli ja w oparciu o ten stan, jeśli w, re w realizacji tych impulsów, które się we mnie pojawiają, tej potrzeby, żeby. Twoją sytuację poprawić, jeśli ja automatycznie zareaguję. Um, reagując tak zwanym odruchem, właśnie naprawiania, o którym wspomniałem, czyli mówiąc na przykład takie rzeczy jak wszystko będzie dobrze, albo nie stresuj się. No nawet jak nas słuchacie, to też możecie pomyśleć sobie, czy kiedykolwiek um, coś takiego usłyszeliście, doświadczając czegoś trudnego, i dla większości z nas, w większości sytuacji, to będzie niekomfortowe, bo to będzie sprawiało, że czujemy się właśnie niezrozumiani, może nieusłyszani. Mamy takie poczucie, że może ktoś deprecjonuje nasze trudności, nawet jeśli jakiegoś tam poziomu obiektywnego. To jest oczywiste, że to co przeżywamy z czasem będzie mniej uciążliwe, ale to nie jest czas, żeby o tym mówić, albo żeby o tym w ogóle myśleć. To jest czas, żeby właśnie być zrozumianym i usłyszanym. I ten odruch naprawiania, jeśli jest automatyczny, on może rzeczywiście przybierać bardzo różne formy. Czasem ludzie mówią takimi komentarzami, posługują się takimi zwrotami jak w Twojej sytuacji, albo pomyśl o swoich bliskich, w ten mhm. sposób czasem jeszcze wzbudzając kogoś niechcący poczucie winy. I to sprawia, że ten kontakt jest utrudniony i to wsparcie zdecydowanie jest bardziej ograniczone. I mówię o tym dlatego, bo tak jak nas słuchacie, jeśli ktoś z was odnajduje się w tym, że macie tendencję, żeby reagować silnym odruchem naprawiania, to nawet przypomnijcie sobie tę publikację, o której wspomniałem, to znaczy. Przyglądano się temu, czego ludzie potrzebują, i wśród tych rzeczy znajduje się właśnie bycie wysłuchanym, zrozumianym. To oznacza w praktyce, że naszą rolą, jeśli chcemy być dobrym wsparciem, będzie zauważyć, co przeżywamy to często będą trudne emocje zaakceptować, że to ma miejsce. Zauważyć u siebie ten odruch, który sprawia, że może chcemy właśnie wejść w słowo komuś i coś doradzić, a może jest tak, że już myślimy, niby słuchamy, ale już myślimy o tym, co powiemy za chwilę, no bo przecież wypada coś powiedzieć, w jakiś sposób kogoś nakierować. Zauważmy to. Zatrzymajmy, to znaczy zaakceptujmy, że jest, ale nie ulegajmy temu i wybierzmy lepszą alternatywę. I ta lepsza alternatywa będzie polegała na tym, że właśnie ukierunkujemy naszą uwagę na słuchanie, żeby lepiej zrozumieć. Może w którymś momencie zadamy kilka pytań, które sprawią, że jeszcze bardziej poznamy tą czyjąś perspektywę. Może w zależności od relacji najlepsze będzie przez dłuższy czas po prostu słuchać, czasem może kogoś złapać za rękę. To wszystko oczywiście zależy od kontekstu, ale jeśli ktoś by szukał takiego sposobu, na to, żeby tak z marszu w zasadzie poprawić swój sposób pomagania, to polegałoby właśnie na zauważeniu naszego odruchu naprawiania i powstrzymaniu tej automatycznej reakcji i przyjęciu takiej perspektywy bardziej słuchania zrozumienia. A potem na pewnym etapie, być może to będzie czas, żeby komuś udzielić rekomendacji, podzielić się swoją perspektywą, ale jeśli już potrzebujemy to zrobić, bo uważamy, że to ważne czy może się przydać, czy wręcz Mamy takie poczucie, że naprawdę możemy czyjąś sytuację poprawić, to bardzo, bardzo zachęcam, żeby udzielać rad, czy dzielić się swoją perspektywą w taki sposób, który szanuje czyjąś autonomię, czyjąś przestrzeń, granice. I w praktyce to by polegało na tym, że po prostu wcześniej zadamy pytanie w taki sposób, który będzie zgodny ze sposobem, w jaki się komunikujemy. Czyli to na przykład może brzmieć: Słuchaj, a czy to jest ok, żebym podzielił się z Tobą tym, co sobie myślę jako. Taką rzeczą, która może pomóc, albo czy to jest OK, żebym podzielił się, czy podzieliła się swoimi doświadczeniami. Jeśli ktoś mówi tak, to to robimy. Nawet jeśli ktoś zareaguje i powie, no, jeśli musisz, to być może tu jest jakaś ambiwalencja, bo ktoś trochę nie chce, ale jednak nam daje przestrzeń. To mimo wszystko ważne jest to, że ta osoba usłyszała, że my szanujemy jej granice. Jeśli powie, nie. To nie będziemy na siłę dzielili się tym, co uważamy, że jest rozwiązaniem. To jest super istotne, co mówisz, bo my czasem zapominamy, że nawet jeśli przeżyliśmy coś podobnego i dane rozwiązanie zadziałało w naszym życiu, to po pierwsze, niekoniecznie zadziała w przypadku drugiej osoby, i po drugie, Możliwe, że ta osoba nie jest w ogóle na to w tym momencie gotowa i ta rada, ja wielokrotnie słyszałam rady, które mogę wyrecytować. Pamiętam, jak byłam na spacerze z przyjaciółką, która mówiła mi, jak powinnam się w danym momencie zachować. A ja po prostu wpuszczam i wypuszczałam te informacje, bo absolutnie one nie docierały do mnie w tym momencie, i po latach dopiero stwierdziłam, że okej, okay, ja musiałam sama przeżyć te wszystkie kroki i dojść do tego. Tak, nawet bym to tak troszeczkę sztucznie rozdzielił i powiedział, czy w takim uproszczeniu, i powiedział, jest pewien aspekt emocjonalny i pewien aspekt intelektualny. I jak cierpimy, jesteśmy zestresowani, coś nas trapi, to bardzo często w ogóle w pierwszym kroku potrzebujemy od tych osób w otoczeniu, żeby... Nas sparły w przeżyciu tych emocji, które się pojawiają, i to, co jest pomocne, to właśnie bycie wysłuchanym, czy gdy ktoś nam zada kilka pytań, i my wtedy nagle z perspektywy obserwatorki, obserwatora troszkę tą swoją sytuację opisujemy, to często ludziom potrafi przynieść ulgę. I potem dają, takie mają poczucie, że sytuacja się nie rozwiązała. Ale jakoś jest mi lżej, jakoś jest mi łatwiej, i pod tym kryją się oczywiście różne rzeczy, bo i poczucie bliskości z tą drugą stroną, ale też to, że gdzieś po prostu byliśmy na tyle ważni, że zostaliśmy usłyszeni, i tak dalej, i tak dalej. I sam ten proces. Opisywania swoich przeżyć, przyjmując taką trochę perspektywę obserwatorów, on też sprawia, że efektywnie je regulujemy. A jeśli chodzi o kwestie intelektualne, to no, po pierwsze może być tak, że jak już troszeczkę poradzimy sobie z emocjami, to łatwiej jest się skupić na rozwiązaniach czy na możliwościach. A czasem jest tak, że. Nawet ktoś w silnych emocjach wie, co należy zrobić, ale te emocje są mm -hmm. dominującymi, więc w tym momencie poczucie bliskości, kontaktu, usłyszenia, zrozumienia jest bardziej pomocne. Jest jeszcze taki obszar, który może, myślę, że może być użyteczny, więc jeśli pozwolisz, to, to, to odrobinę, jeszcze opisałbym wyniki jednego z badań, a mianowicie psychologii. Pod różnymi względami próbujemy pewne zależności, które obserwujemy jako efektywne, też badać, sprawdzać, tak żeby potem stworzyć z tego interwencję. I tak też trochę było w takim przeglądaniu się temu, w jaki sposób ludzie potrafią reagować, gdy ktoś jest w trudnej sytuacji albo coś obciążającego przeżywa. I w jednym z badań to akurat był kontekst amerykański, więc sytuacja była taka, że wybrano osoby, które doświadczyły tak zwanego profilowania rasowego. Jak nas ktoś słucha i nie do końca wie o co chodzi, to tak pokrótce opiszę, że profilowanie rasowe może polegać na przykład na tym, że jestem osobą o czarnym, ciemnym kolorze skóry, jestem w takiej naszej polskiej żabce, czy, czy w jakimś tam małym sklepie i robię zakupy, ale mam takie poczucie, że odkąd wszedłem do sklepu, to obsługa jakoś na mnie specyficznie zerka, ktoś za mną podąża i mam takie poczucie, że to chodzi o mnie, to znaczy na podstawie tego jak wyglądam, ktoś na przykład zakłada, że coś ukradnę i te zachowania osób pracujących tam są takie nadmiarowe skierowane na mnie. I dlaczego o tym mówię? Bo w ramach tych badań wzięto osoby, które przeżyły coś takiego. Ja zresztą może taki podam nasz polski kontekst, mój osobisty przykład zeszłego roku. Wymyśliłem sobie, że po raz pierwszy w życiu mam ochotę mieć garnitur uszyty na miarę i po prostu po siłowni wszedłem spontanicznie do, do krawca. I pracownik popatrzył na mnie, tak jak powiem kolokwialnie, zmierzył mnie od dołu do góry i z taką specyficzną miną powiedział, A pan tak z ciekawości? Czy zamierza pan coś kupić? Poczułem w trzewiach, po prostu całe moje ciało się napięło, i poczułem, że doświadczam właśnie takiego profilowania klasowego. To znaczy, ten pan ma poczucie, że. No, mogę teraz spekulować, jakie miał poczucie. W każdym razie, mhm. bardzo niekomfortowy stan. Dlaczego o tym mówię? Bo w tej publikacji. Wzięto grupę ludzi, która słuchała takich opowieści, ludzi, którzy przeżyli profilowanie rasowe, które podejrzewam jest znacznie bardziej bolesne niż takie, którego ja doświadczyłem. I w każdym razie to, co robiono, to obserwowano i próbowano skategoryzować sposoby reakcji na słuchanie właśnie tych przeżyć trudnych, obciążających a więc pewnego rodzaju taką próbę formy wsparcia. I jakie były wyniki? Ludzie reagowali przeróżnie, ale wśród tych reakcji na przykład była tak zwana empatyczna złość. I to jest taki rodzaj reakcji, gdzie słuchamy kogoś, chcemy tą osobę wesprzeć i reagujemy w taki sposób, który wyraża to, że przeżywamy taką złość, niezgodę na to, co ją spotkało. Czyli to by mniej więcej mogło polegać na tym, że na przykład mówię do ciebie, że nie, no nie wierzę, jestem po prostu tak wściekły, żeby mi urwał głowę. I z jednej strony, no to jest forma wsparcia, bo ja pokazuję, że bardzo mnie poruszyło to, co przeżyłaś, że, że chciałbym być wsparciem i tak dalej. Tylko ważna jest skala zjawiska. Jeśli to będzie zbyt intensywne, ja będę aż po prostu roztrzęsiony z tej złości, to może być tak, że w którymś momencie to ciebie nie wspiera, bo mhm. nagle ta rozmowa i to spotkanie nie jest o twoich emocjach i o twojej sytuacji, tylko te moje są tak wyraziste, że ja przestaję być wsparciem dla ciebie. Więc skala zjawiska ma znaczenie. Inna reakcja to był empatyczny smutek, czyli ja słucham, gdzieś no, empatyzuję, przeżywam rzeczywiście no, taki obciążający smutek, i znowu do pewnego stopnia to nas może bardzo zbliżać, bo widzisz, że Próbujecie zrozumieć, no, jest jakiś taki rodzaj rezonowania w tej rozmowie i to jest wspierające, ale jeśli będzie zbyt intensywne, to już będzie nadmiarowe. Ja zresztą mam takie doświadczenie um, na początku. Ag rosyjskiej agresji w Ukrainie. Moi przyjaciele um, nocowali bardzo różne osoby, które, które uciekały, i był taki moment, że nocowali dwie starsze panie. I to był jakiś tam trudny tydzień. Ja prowadziłem dużo webinarów takich wspierających dla ludzi obciążonych sytuacją, więc też no, przeżywałem dużo emocji. Koniec tygodnia, piątek, coś tam sobie kończyłem w kawiarni. Kumpela do mnie zadzwoniła, opowiedzieć mi o tym swoim doświadczeniu, tak żeby się wygadać, żeby dostać wsparcie. I jak zaczęła mówić o tym, że te starsze panie tak bardzo dużo przeżyły i takie trudne dla nich jest to, że gdzieś u kogoś po prostu goszczą, że zaczęły gotować im zupę, to mnie to tak poruszyło, nawet jak teraz o tym mówię, to mnie to porusza, że po prostu się rozpłakałem. No i to był taki powiedzmy empaty, empatyczny smutek. Tylko ta moja reakcja była tak intensywna, że moja kumpela mnie zaczęła pocieszać. I to już nie, to już nie jest okej, okay, bo to już była taka sytuacja, gdzie to ona zadzwoniła po wsparcie, bo realnie miała obciążenie. Stwarzającą sytuację, a to mną trzeba było się zająć. Więc podałem taki przykład sytuacji, gdzie ten empatyczny smutek potencjalnie był za duży i długofalowo to nie było najbardziej wspierające dla drugiej strony. Inna reakcja, i też jak słuchacie, to możecie pomyśleć sobie, czy gdzieś się odnajdujecie, czy do której z nich macie skłonność. Inna reakcja, to było obwinianie, w cudzysłowie, ofiary, czyli to byłyby takie komentarze, gdzie ktoś mówi, no dobrze, ale może miałeś kaptur na głowie, może w tym sklepie się zachowywałeś w taki sposób, jakoś tak się szybko ruszałeś, że ich to zaniepokoiło, to domyślamy się, że to będzie zdecydowanie niewspierające, więc takie reakcji chcielibyśmy unikać. Kolejny przykład reakcji to jest taki rodzaj intelektualizowania. Czyli wyobrażamy sobie, że ktoś przeżył profilowanie rasowe. Ja reaguję i mówię tej osobie jako psycholog i mówię, wiesz, całe wyzwanie polega na tym, że sytuacja działa się w Baltimore, gdzie jest wysoka przestępczość w Stanach Zjednoczonych. No wiesz, to, to, to nie jest fajne, ale statystyka wskazuje na to, że osoby o takim kolorze skóry najczęściej dokonują przestępstw, więc pracownikom włącza się w skrypt, reagują automatycznie, więc bezwiednie po prostu patrzyli na ciebie w ten sposób. No i teraz pytanie. Czy takiego rodzaju komentarz, nawet jeśli był oparty na danych, czy on ma szansę być wspierający, no brzmi to po prostu jak koszmar i w jakikolwiek sposób taka ekspertyza, czy może komuś pomóc, raczej nie w tym momencie zdecydowanie, więc lepiej sobie też darować. I mówię o tym, bo... Też możemy mieć skłonność do intelektualizacji. Ja pamiętam taką sytuację kiedyś w biurze, jak po prostu przy okazji posiłku obok siedziały jakieś inne osoby i sobie rozmawiały. I pan chciał udalić, udzielić wsparcia koleżance z pracy, która tam coś trudnego przeżyła, i też jej powiedział coś na zasadzie: wiesz, no takie jest życie. A no, widać po niej było, że, że, że to po prostu było dla niej bardzo niekomfortowe. Po pozycji ciała, potem co mu odpowiedziała, już teraz nie pamiętam. Więc to byłby też taki przykład. I. Jest taki rodzaj reakcji, który też tam zdefiniowano i on był najbardziej wspierający, i to tam nazwano spokojną troską. Ja bym to określił też w ogóle, tak patrząc na spektrum badań, jako współczucie, czyli to jest taki rodzaj reakcji, gdzie właśnie słucham, próbuję Cię zrozumieć, jeśli w jakiś sposób potrzebuje. Zadać pytanie, żeby pogłębić czy zrozumieć lepiej, to je zadam, ale bardziej towarzyszę. I czasem to będzie oznaczało, że chwilę pomilczymy, czasem po prostu jest tak, że gdzieś postawą ciała też będę wyrażał to, że słucham. Jak, jak nas słuchacie, to też o tym możecie pomyśleć, czy przypadkiem, kiedy komuś próbujecie udzielić pomocy i ta osoba jest zestresowana, czy wy jesteście w napięciu, to czy też postawą ciała. Odruchowo nie wyrażacie przypadkiem czegoś, co nazywa się motywacją do unikania, czyli przeżywam dyskomfort, i odruchowo moja postawa ciała jest taką bardziej postawą zamkniętą, może uciekam kontaktem wzrokowym. I niby słucham, niby towarzyszę, ale ponieważ te, te negatywne, takie obciążające impulsy są trudne dla mnie, no to w rezultacie nawet ciałem pokazuje, że gdzieś jest mi trudno w tym kontakcie. I to też nie będzie raczej wspierające. Będziemy chcieli raczej zbudować w sobie taką motywację dążenia do, do. I tej motywacji, która będzie sprawiała, że postawa będzie otwarta, że ja skieruję się w stronę nawet delikatnie postawą mojego ciała, w stronę osoby, która coś trudnego przeżywa, tej motywacji będzie między innymi sprzyjała świadomość tego, że jest coś takiego jako ruch naprawiania, Zauważenie go, tolerowanie tych trudnych stanów emocji i wybieranie lepszej opcji. I to właśnie będzie ta opcja. No, paradoksalnie mam wrażenie, że my, często próbując komuś pomóc, tak naprawdę nie potrafimy dać tej osobie uwagi, i nasza reakcja jest, no, jak każda reakcja, o nas. I to, żeby zareagować odpowiednio, do tego potrzebujemy jednocześnie tej świadomości i tego intelektu. O którym powiedziałeś, ale też potrzebujemy emocjonalnie być na tyle poukładani w sobie, żeby umieć, umieć dostrzec, czy my w, ten, w tym momencie reagujemy na to, jak czuje się ta osoba, bo przeżywamy coś w sobie, czy jesteśmy w stanie udźwignąć ten ładunek emocjonalny i jeszcze się od niego zdystansować, żeby móc, no właśnie. Zapytać tej osoby, czego ona potrzebuje i zareagować tak, żeby to jej było lepiej, a nie w jakiś sposób regulować swoje emocje. Ja sama jak to mówię i słyszę swoje słowa, to myślę sobie, to jest trudne. Jest, tak. Podpisuję się pod tym całkowicie. I jesteśmy wychowywani inaczej, to znaczy wychowuje się, czy wychowywało nas się zwykle w taki sposób, że jak doświadczamy czegoś trudnego, to trzeba to zredukować i to ma bardzo wiele konsekwencji w naszym życiu. I między innymi ma takie konsekwencje, że w relacji z kimś, kto jest z nami bliżej czy dalej, no, potrafimy reagować tak, w taki sposób, który ma być skoncentrowany na zredukowaniu tych trudnych stanów. I to może być taki, powiem z angielskiego, taki mindset reset, taki rodzaj resetu naszego metanastawienia wobec naszych reakcji. To znaczy, jak pomyślimy sobie, OK, czyli jak kogoś chcę wesprzeć. To zamiast skoncentrować się na poprawie swojego samopoczucia czy tej osoby, po prostu mogę szukać kontaktu. To tak może bardziej precyzyjnie brzmi z angielskiego, takiego connection, czyli pomyśleć sobie, co mogę zrobić, żeby ta osoba czuła, że ja teraz jestem właśnie dla niej. I wtedy trochę łatwiej jest sobie uświadomić, że nie tyle te moje słowa, rekomendacje, czy nie tyle w tym momencie rozwiązanie jest najważniejsze, co po prostu bycie obok bo to będzie osobie dawało poczucie, że jest na tyle ważna, że ja ten czas poświęcam. A powiedz mi, czym różni się próba pomocy i bycia przy kimś, kiedy jest w potrzebie i my rejestrujemy, że tutaj jest jakiś problem, jakaś reakcja, gdzie my chcemy ym, w jakiś sposób tę osobę wesprzeć, w przypadku, gdy dotyczy kogoś bliskiego versus osoby obcej? Czy rozróżniamy tutaj to, jak, nie wiem, silna jest nasza wtedy reakcja na cierpienie drugiej osoby, albo to, co nam daje ta pomoc rozróżniając właśnie, czy jest to ktoś znajomy lub ktoś obcy? Trochę może być, to może być zróżnicowane, bo czasem będzie tak, że w tych najbliższych relacjach my też możemy popracować kontaktem wzrokowym, czyli jak człowiek jest bliżej, to dłużej może bezpośrednio patrzeć w oczy i to nie będzie zagrażające. Jak to się zdalej, to w tym wspieraniu będziemy trochę pewnie rzadziej to robili. Um, w bliskich kontaktach możemy sobie pozwolić na więcej pod kątem wsparcia poprzez dotyk, na przykład przytulenie. Um, w innych relacjach to może być bardziej zróżnicowane. Ja nawet podam dwa przykłady, bo do tej pory one ze mną zostały. Były takie lata, kiedy regularnie pojawiałem się w szkołach razem z moją współpracowniczką w tamtym czasie. I pamiętam taką sytuację, kiedy w przerwie zbliżała się w, naso, w naszą stronę nastolatka, którą coś poruszyło w ramach tematów, które były poruszane. Już widać było z postawy ciała, ale też widać było, że, że miała zaszkolone oczy, że już pojawiły się łzy, że idzie z czymś takim do nas, co, co jest dla niej trudne. I fantastyczne było to, że była ze mną koleżanka, bo... Ona zrobiła coś, na co pewnie ja bym sobie nie pozwolił ani tak odruchowo, ani patrząc cały czas jeszcze na normy społeczne czy, czy, czy stereotypy płci. A mianowicie, ona bardzo szybko po prostu ręką ją objęła, zapytała o to, co się dzieje. I z mojej perspektywy, w tym przypadku, to wsparcie takie fizyczne miało też ogromne znaczenie. I było właśnie bezpieczne, patrząc na, na wzorce więc ona z tego mogła skorzystać. I to podaję jako taki trochę przykład, bo podobnie będzie w bliskich i w dalszych relacjach. Człowiek intuicyjnie też zazwyczaj potrafi skutecznie dostosować to, czym możemy popracować, ale mam też taki przykład, myślę, że to było około 6-7 lat temu, sytuacji ulicznej, to znaczy razem ze znajomymi spacerowaliśmy po prostu Marszałkowską jakoś tam po, po, po takim relaksującym dniu weekend i w którymś momencie zbliżaliśmy się do ludzi, gdzie sytuacja była taka, że na ziemi leżał przytomny pan, który był w kryzysie bezdomności i był oblany krwią, też no, jakoś tam miał wydzieliny różne z nosa, które mu się wydzielały. I sytuacja była taka, że obok były dwie dziewczyny i młody facet, myślę, 20, może dwóch, trzyletni. I oni już czekali na pogotowie, które zostało wezwane. Ale dlaczego o tym mówię? Bo to, w jaki sposób ten młody mężczyzna zareagował, z mojej perspektywy było nietypowe. A mianowicie, on był tak bardzo poruszony tym cierpieniem tego pana, a widać było, że jest strasznie zdenerwowany. Myślę, że był prawdopodobnie po ataku padaczki. Już, już się nie trząsł, natomiast no, był taki wstrząśnięty tym, co, co się zdarzyło i, i tym, że no, pewnie się okropnie czuł. I ten młody mężczyzna. Em, Wbrew tym takim standardowym wzorcom, właśnie związanym z reagowaniem z perspektywy płci, on tego, tego człowieka po prostu głaskał po, po ramieniu. I to mnie też super poruszyło, bo pomyślałem sobie o tym, jak bardzo jestem takim świadkiem takiej sytuacji, gdzie człowiek spotkał się z drugim człowiekiem. To znaczy, były emocje, była próba pomocy, i to przekroczenie granic fizyczności było takie z mojej perspektywy w punkt bardzo wspierające i też wcale nie takie oczywiste, wcale nie takie typowe. I to też pokazuje, że My te impulsy, które mogą być konkurencyjne, mamy wszyscy. To znaczy, czasem będzie tak, że dominującym będzie, dominującą będzie reakcja walki albo ucieczki, czyli tak bardzo się zestresuję, że w ogóle wycofam się, może jakoś przyglądam się sytuacji, ale nie mam impulsu, żeby zacząć działać. A czasem dominującą będzie reakcja wspierania i zaprzyjaźniania, tak zwana z angielskiego tending and befriending. I to jest taka reakcja, która. Jest bardziej wyrazem tego, że wiodącym neurohormonem jest oksytocyna versus adrenalina. I w tym przypadku ona będzie sprawiała, że właśnie jest ta potrzeba kontaktu wręcz fizycznego, który też w badaniach, obrazuje, w których obrazuje się pracę mózgu, też wykazano, że jeśli wspieranie kogoś w sytuacji, gdy jest kontakt ręka-ręka, ma miejsce. To ta sytuacja versus taka, gdzie człowiek wspierający ma relaksującą piłkę, którą ściska, żeby się uspokoić, to ta, gdzie jest kontakt ręka ręka, sprawia, że w fizjologii naszego ciała mają miejsce inne reakcje. Obniża się aktywność ciała migdałowatego, które jest taką strukturą, która będzie właśnie sprzyjała motywacji do unikania. I ta aktywność się zmniejsza, a większa, bardziej intensywna staje się aktywność układu nagrody, który jest bardziej związany właśnie z reakcją dążenia do czyli z tą potrzebą, żeby wysłuchać, patrzeć w oczy, dotknąć, towarzyszyć pomimo stresu, pomimo dyskomfortu. Hollywoodsko byśmy to nazwali że ten rodzaj reakcji, impulsu, jest taki bardziej związany gdzieś z, hero z heroicznymi aktami a, wsparcia czy udzielenia pomocy. Super, że mówisz o heroicznych aktach wsparcia, bo to jest taka myśl, która chodziła mi po głowie w kontekście tego pomagania obcym versus bliskim, że my czasami, oczywiście jest to generalizacja z mojej strony, stąd pytam Ciebie, co na to naukę, że my mamy większą łatwość czasem żeby pomóc komuś, Obcemu, właśnie w ten heroiczny sposób, dokonując czynów, które nie wiem, może widzą inni ludzie, tak, i, i my wtedy jesteśmy gotowi przenieść pani zakupy na, na pasach, czy zrobić coś znacznie bardziej poważnego, a mamy trudności w tym kontakcie, w tej bliskości, w tej nawet czasem małej, zwykłej pomocy i obecności w gronie osób, które są nam bliskie. Jak, jak to się dzieje? To po nazywajmy kilka mechanizmów, bo one mogą to trochę różnicować. To znaczy, z jednej strony będzie tak, że w kontakcie z kimś bliskim my możemy mieć taką intuicyjną um, reakcję, która jest z tym związana, że pozwalamy sobie na więcej. Więc być może gdzieś tam w kontakcie z kimś na zewnątrz mam trochę więcej granic i na przykład nie będę od razu udzielał rady albo mm -hmm. jestem bardziej dyplomatyczny. W kontakcie z kimś bliskim. Czuję, że mogę pozwolić sobie na więcej, więc nagle tej osobie powiem, że powinieneś czy powinnaś zrobić to lub tamto. To może być jedna z rzeczy, która trochę różnicuje. Druga, taka wynikająca z badań jest też dosyć interesująca. I jeśli ktoś w ogóle się z tymi badaniami nie zetknął, to was, was może zaskoczę. Mnie one lata temu zaskoczyły, a mianowicie jest taka grupa badań, która przygląda się um, tym zależnościom z perspektywy 5, 7, 10 lat w zależności od finansowania badań. I co się okazało? W tych badaniach. Sprawdzano kilka rzeczy. Po pierwsze, zazwyczaj pyta się ludzi o to, czy sprawdza się, jakiego typu obciążających doświadczeń życiowych em, doświadczyli em, na przestrzeni zeszłego roku. Przy różnych: utrata pracy, śmierć kogoś bliskiego, problemy finansowe, problemy zdrowotne. Monitoruje się te obciążające stresory, które ludzie przeżyli. I pyta się tych ludzi też o to jak w ich stylu życia takim typowym wygląda pomaganie wobec innych? Czy właśnie komuś zdarza się regularnie um, przenieść komuś zakupy na wyższe piętro czy pomóc w takiej czy innej sytuacji społecznej, a wobec osób dalszych czy wobec osób bliższych? I dlaczego takie badania są prowadzone? Bo po pierwsze z perspektywy lat zauważyliśmy, że jeśli obserwujemy takie proste zależności, czyli dystres, trudne wydarzenia życiowe um, i stan czyjegoś zdrowia z perspektywy lat, to widzimy pewną zależność, że faktycznie te trudne wydarzenia życiowe są skorelowane z wyższym ryzykiem dolegliwości zdrowotnych, chorób. Um, to nie znaczy, że je wywołują, ale widzimy, że jest pewna zależność. Co jest na rzeczy. Mówię o tym dlatego, bo bym bardzo nie chciał, żeby ktoś słuchając pomyślał sobie, o kurczę, to jeśli ja w zeszłym roku chorowałem, chorowałam, czy miałam problemy finansowe, to ten facet mi mówi, że ja z perspektywy lat zachoruję, czy doświadczę dolegliwości zdrowotnych. Niekoniecznie, bo diabeł tkwi w szczegółach. Tamte zależności polegają na tym, że być może osoby, które miały takie trudne wydarzenia życiowe, są tak na nich skupione, że gorzej się odżywiają, rzadziej się badają, nie inwestują czasu w sport i te skomplikowane zależności potem sprawiają, mm. że taka zależność jest. Więc miałem potrzebę to powiedzieć. W każdym razie w tych badaniach, też obserwowano, czy to jakoś będzie się różniło, to wyższe ryzyko konsekwencji zdrowotnych u osób, które doświadczyły wcześniej czegoś trudnego, czy to będzie różnicowane poprzez to, czy ludzie mają tendencję, żeby w swoim stylu życia pomagać innym. Tak, ma, ma, ma to znaczenie. I okazało się, że osoby, które mają tendencję, żeby zazwyczaj być wsparciem dla innych, um, Praktycznie nie mają większego ryzyka doświadczenia problemów zdrowotnych czy przedwczesnej śmierci. To nie znaczy, że nie chorują, nie umierają, tylko w tej dużej grupie badanej nie widzi się tego związku pomiędzy trudnymi wydarzeniami życiowymi, a konsekwencją negatywną dla zdrowia. I co ciekawe, to w większości tych badań nie zauważa się tej zależności takiej ochronnej, że pomaganie nas chroni, wtedy, kiedy pomaga się osobom najbliższym, czyli partnerowi, partnerce, rodzicom i tak dalej. I można byłoby spekulować, dlaczego być może te zależności tak wyglądają, bo po prostu... Bycie w bliskich relacjach, kontaktach jest dla nas tak strasznie naturalne, że większość z nas ma takie bliskie relacje i trudno jest nam zauważyć, co by się działo u osoby, która nie miałaby najbliższych kontaktów i tym osobom nie pomagała. Więc być może to po prostu jest coś, co u większości z nas działa zawsze, wsparciowo dla zdrowia. I wtedy nagle, jak obserwujemy to, czym się ludzie już bardziej różnią, a bardziej różnią się tym, czy gdzieś tam na zewnątrz dalej pomagają, to wtedy zauważamy, że faktycznie jak najbardziej warto. I pojawia się pytanie, no to dlaczego tak jest? że pomaganie innym potencjalnie chroni nasze zdrowie. Hipotezy są różne, być może z takiej perspektywy ewolucyjnej, ponieważ jesteśmy stworzeniami społecznymi i dla naszego przetrwania zawsze było bardzo ważne to, żebyśmy byli częścią grupy, to nasza fizjologia tak została ukształtowana, że jeśli my coś robimy na rzecz społeczności, no to nasze ciało nam się odwdzięcza większą odpornością. I tutaj znowu pojawia się wspomniana oksytocyna, bo na przykład jeśli mamy obciążające życie, to nasze serce jest bardzo często, czy układ sercowo-naczyniowy, tym obciążone, ale ono ma receptory na oksytocynę. Jeśli w naszym funkcjonowaniu na co dzień ta oksytocyna się często wydziela, no to wtedy to jest taki czynnik ochronny dla serca. Więc bardzo pewnie ciekawe zależności fizjologiczne, w każdym razie widzimy, że to pomaga z perspektywy nawet medycznej, a z perspektywy psychologicznej może być tak, że. Jeśli my jesteśmy wsparciem dla innych, czy tak mówiąc w uproszczeniu dla społeczności, to w rezultacie też mamy mniejsze ryzyko doświadczenia samotności, mamy większe poczucie bliskości kontaktu z innymi, a chroniczna samotność też jest taką zmienną, która długofalowo widzimy, że koreluje z krótszym czasem życia, z różnymi chorobami, także psychicznymi itd. itd. Więc bardzo, bardzo ważna z tej perspektywy zmienna. Trochę chcę mi się śmiać, jak powiedziałeś, że w przypadku tych bliskich relacji to jest oczywiste, że, że, że my dostajemy te z powrotem też tą bliskość, tą miłość i że to nas umacnia, ale jednocześnie nie pokazano w badaniach, że to wpływa na nasz podwyższony stan, zdrowia, tam polepszony stan zdrowia. To też pomyślałam sobie, no tak, no bo te bliskie relacje mają też swoje obciążenie, one dają nam bardzo dużo, ale też wiele nas kosztują na poziomie emocjonalnym, więc to nie jest jest to zupełnie inna dynamika niż w przypadku niesienia pomocy osobie obcej, gdzie Możemy wykonać jakiś gest, ale już potem nie wchodzimy głębiej, gdzie zaczynają się trudności. Tak, i w ogóle, jak myślimy o naszych relacjach, tych najbliższych, to zawsze to będzie jakiegoś rodzaju bilans zysków i strat. I pewnie najtrudniejsze będą te relacje dla naszego zdrowia, które są po prostu źródłem dystresu. Czyli jeśli ktoś nagle odnajduje się w swoim życiu, w relacji intymnej, w takiej relacji z partnerką czy partnerem, która sama w sobie jest źródłem dystresu zamiast wsparcia. No to tutaj te koszty, które będziemy ponosili, będą największe. Ale generalnie to zdecydowanie bilansuje się na co dzień, a i tak warto o tym pamiętać, że relacje nas też kosztują, ale mimo wszystko oczywiście warto je mieć i warto jest w nie inwestować. Mam też wrażenie, że to, o co zapytałaś, też troszkę dotyka takiego obszaru myślenia o tym, jak to w ogóle jest z tym pomaganiem. To znaczy są pewnie osoby, które mają większą skłonność, żeby pomagać z różnych względów, bo to odzwierciedla ich wartości, czy to daje im poczucie większej sprawczości. Mogą być różne motywy, ale będą osoby, które mają większą potrzebę, żeby ta pomoc była widziana, mhm. a będą takie, które takiej potrzeby nie mają. I rzeczywiście. Pamiętam jakąś publikację sprzed lat, gdzie trochę się temu przyglądano i rzeczywiście zauważono, że te osoby, które mają dużą koncentrację na tym, żeby pomagać w taki sposób, który będzie widziany, wtedy, kiedy ta pomoc już no, siłą rzeczy nie była tak widoczna, to ten impuls u nich był znacznie mniejszy do udzielania pomocy. A chociaż teraz. Współczesny świat też sprawia, że poprzez na przykład media społecznościowe my możemy tą pomoc ujawniać, i ja bym tego nie deprecjonował, mm -hmm. bo jak pomyślimy sobie też o tym, że jako stworzenia społeczne, bardzo jesteśmy wrażliwi na taki rodzaj modelowania. To znaczy, jeśli widzę, że ktoś kogo nie wiem, followuje na Instagramie, czy ta osoba jest mi bliska, czy nie, czy się znamy, czy nie, ale widzę, że to ma miejsce, to siłą rzeczy, też nawet na poziomie nieświadomym, mój mózg dostaje taki komunikat, że to jest pewien wzorzec, to jest pewna norma i to ma szansę ludzi, którzy to zauważają. Też mobilizować do podobnych aktywności, do udzielania pomocy. Więc yy, akurat moja postawa jest taka, że warto jest tą swoją pomoc ujawniać, ale też każdy sobie może zadać pytanie, czy moje pomaganie generalnie wynika z tego, że właśnie chcę w związku z tym być zauważony, zauważona i szanowana, czy to jest więcej motywów i na przykład w ten sposób też realizuje jakieś wartości. Im tego będzie więcej, im to będzie głębsze, tym oczywiście lepiej, bo ta motywacja będzie bardziej stała i utrzymująca się. Ale w pełni się z Tobą zgadzam, bo spotykam się z takimi głosami, że tak naprawdę pomagając drugiej osobie, czy pomagając szeroko pojętym innym, pomagasz sobie. Ale myślę sobie, na koniec dnia to jest taka sytuacja, z angielskiego win-win, jakby tak, jeżeli mogłam tak. tym samym pomóc sobie, a przy okazji skorzystali na tym inni, albo raczej odwrotnie, pomogłam komuś i ja na tym skorzystałam, czy dla takiej własnej satysfakcji, o której mówimy, czyli kiedy na przykład tego nie ujawniamy, czy po to, żeby poczuć, że nasze otoczenie na przykład nam kibicuje i nas podziwia, czy właśnie jeszcze ta trzecia opcja w mediach społecznościowych, o której powiedziałeś, że możemy zarazić innych pomaganiem Dokładnie. i tym samym czuć się potrzebni. I tym ludziom, i tym, którym pomogliśmy, no to tyle stron na tym zyskuje, tak. że doszukiwanie się tutaj jakichś złych intencji nie, nie wydaje mi się, żeby było zasadne, o ile mamy jakąś refleksję na punkcie tego, co, co robimy. Tak, ja też z takimi komentarzami się spotykałem, gdzie ktoś mówił, że ale to jest egoistyczne, bo robimy dobrze sobie. I ja bym to przeformułował i powiedział fantastycznie, rewelacyjnie, że jako stworzenia społeczne mamy taki repertuar mechanizmów psychologicznych i neurofizjologicznych, które sprawiają, że jeśli coś robimy w cudzysłowie dla stada, to nasze ciało nam się odwdzięcza, czy to większą odpornością, czy odwdzięcza się tym, że na przykład rośnie poziom optymizmu, który w ogóle też jest bardzo ważny, bo na przykład w badaniach Seligmana obserwowaliśmy, że taka interwencja, która polegała na tym, że na przykład przez tydzień ludzie regularnie w ramach takiego zadania wypisywali sobie rzeczy, które były pozytywne w ciągu dnia, które ich spotkały, a Zwłaszcza osoby, które mają taką dużą koncentrację na tym, co było obciążające, to też jest naturalne. Nagle wytrenowywały mocno taką właściwość, żeby ta uwaga była często ukierunkowana na coś pozytywnego, co ich spotkało. Potem przy okazji obserwacji długofalowej, półrocznej okazało się, że te osoby po takiej krótkiej interwencji, pół roku później, miały obniżony poziom depresyjności, podwyższony poziom optymizmu. To są wszystko bardzo ważne, zmienne dla naszego dobrostanu. Więc ja was jeszcze to podkreślę. Uważam, że to fantastyczne, że nasz mózg, nasze ciało nam się odwdzięczają wtedy, kiedy robimy coś dla innych. To, czego byśmy nie chcieli, to takie sytuacje, gdzie na przykład przykładem, myślę, że sprzed kilku tygodni była taka okoliczność, gdzie jakaś osoba, nazwijmy ją influencerką, chyba amerykańską, um, była nagrywana przez koleżankę przy okazji sprzątania plaży, a ktoś zupełnie z zewnątrz, niezależnie, nagrał to, że po tym, jak już stream został wyłączony, no to one te śmieci zostawiły na plaży. Więc to rzeczywiście jest okay. coś, czego byśmy zdecydowanie nie chcieli, bo um, no tutaj nie ma żadnych wartości, czy żadnych korzyści takich prospołecznych, ale to mam nadzieję, że jest tylko promil. Ale też dobrze, że o tym powiedziałeś. Myślę, że pomaganie innym, nawet jeżeli odrobinę na pokaz, jest OK, ale jeżeli jest z jakąś mistyfikacją, to jest totalnie nie okej. Okay. Okay. I też warto sobie to powiedzieć. I też myślę sobie w kontekście tego, że oczywiście czujemy się dobrze z tym, że komuś pomogliśmy. I tak, dopisek, o ile rzeczywiście upewnimy się, że do tego sobie pomogło. No właśnie, bo też mamy taką tendencję do. Tak, jak mówiliśmy na początku, próby rozwiązywania problemów za inne osoby, albo właśnie oferowania swojej pomocy. Na przykład wtedy, kiedy ta osoba zupełnie o nią nie prosi, bo to też może być trudne. tak? Kiedy widzimy, że ktoś cierpi i chcemy pomóc, ale ta osoba nie chce przyjąć tej pomocy, i wtedy trzeba odpuścić, a nie próbować tę osobę na siłę uszczęśliwić czy na siłę jej pomóc. I to też wydaje mi się być trudny aspekt. I jak tutaj nawigować? Tak, mówisz, dwie bardzo ważne rzeczy z tego przynajmniej wynikają z mojej perspektywy. a Mianowicie, jedna jest taka. To nasze pomaganie może w naszym odczuciu wiązać się z tym, że chcemy, żeby po rozmowie z nami, czy po obcowaniu z nami, ktoś poczuł się lepiej, żeby ta osoba była uspokojona, czy przeżywała emocje pozytywne. Jeśli Mamy taki rodzaj przekonania, to warto jest to zauważyć i sobie z tym poradzić, bo to będzie często nierealistyczne. To znaczy może być tak, że jeśli ktoś został wysłuchany, no, ma poczucie, że go tą osobę rozumiemy, albo chociaż próbujemy zrozumieć, że ta osoba w jakiś sposób miała okazję podzielić się swoją perspektywą, to po spotkaniu może być bardziej smutna. Może być zapłakana. To też jest naturalne, bo to connection, o którym wspomniałem, to poczucie kontaktu, wcale nie musi sprawiać, że kto człowiek. Jak wyjdzie radosny z tej interakcji, z tego wsparcia. Więc jakby to jest taka pierwsza rzecz do poradzenia sobie. Jak już, jak już to zauważymy i popracujemy sobie z taką bardziej realistyczną postawą, to już się może okazać, że będziemy częściej, znacznie bardziej efektywnym wsparciem. Poza tym dajmy człowiekowi przestrzeń, to znaczy, może nam ktoś da informację zwrotną i powie, że jakoś tak ciężar mu spadł z barków czy jej, a może jest to tak, że nie otrzymamy informacji zwrotnej dzisiaj i to też jest ok, bo ważne, żeby tą naszą uwagę ukierunkowywać na człowieku, a nie na nas. Więc jeśli jest takie pytanie, że pomogłem, czy nie pomogłam, zostańmy sobie z nimi, nie szukajmy na siłę odpowiedzi. No, chyba, że zrobiliśmy coś, co mogło być nietaktowne, i chcemy sprawdzić, czy, czy ta osoba hmm. też. i przeprosić na przykład. To jasne. Um, to, jest, to, to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że w interakcji z drugim człowiekiem e, zawsze możemy też zapytać, czego ta osoba od nas potrzebuje, czy chcesz się wygadać, czy chcesz, żebyśmy poszukali rozwiązania, czy, czy masz takie poczucie, że mogę jakoś pomóc, mogę coś zrobić. Też możemy w ten sposób sobie poradzić. Jeśli ktoś powie nie wiem, to też jest ok, to też to szanujmy i wtedy zawsze możemy powiedzieć, a nawet jeśli ktoś zareaguje i powie, wiesz co, nie chcę teraz o tym gadać. Mimo że my wiemy, że rozmowa jest ważna, że może być pomocna, szanujmy te czyjeś granice i możemy poradzić sobie, mówiąc na przykład, jeśli poczujesz, że, że, że jednak chcesz, albo jeśli coś się zmieni, to pamiętaj, w noc o północy możesz zadzwonić, może ja znajdę czas, znajdę czas. I możemy tą osobę zostawić z takim komentarzem. I to też ma szansę być bardziej wspierające niż pomoc na siłę. Jest taka jeszcze jedna rzecz, którą powiem teraz, bo boję się, że ucieknie, a, a może być potencjalnie pomocna, a mianowicie takie chyba bardziej spektakularne sytuacje, gdzie ludzie chcą dobrze, a potrafią zaszkodzić, to takie, gdzie na przykład ktoś trafia do szpitala i nie możemy z tą osobą się spotkać, nie możemy w taki sposób udzielić pomocy, jakbyśmy standardowo chcieli. Więc jak sobie radzimy? Próbujemy dzwonić albo wysyłamy wiadomości, wysyłamy SMS-y. I tutaj pomocne potrafi być takie pomyślenie sobie, jaka jest perspektywa tej osoby. Może być tak, że ta osoba, która na przykład jest w szpitalu, czy czymś potencjalnie zdrowotnym się stresuje, może być tak, że ma za mało uwagi, kontaktu i potrzebuje bliskości, ale też jest wielce prawdopodobne u wielu ludzi, że ten kontakt będzie bardzo zintensyfikowany i ta osoba... Zakładamy potencjalnie cały dzień, dzień odbiera telefony od rodziny, od znajomych, dostaje wiele, wiele SMS-ów. Więc możemy poradzić sobie z tym w ten sposób, że na przykład wyślemy wiadomość, w zależności od relacji z informacją: myślę o tobie, e, jeśli nie masz siły czasu, to, to nie odpisuj, natomiast wiedz, że myślę. Albo daj znać, jak się masz, jak będziesz mieć tylko siłę i czas. I dla tej osoby, która taki komunikat otrzymuje, to może być bardzo wspierające, bo po pierwsze nagle zauważa, że myślimy, pamiętamy. Jest dla nas ważna, ale z drugiej strony nie wymagamy reakcji, która w tym momencie może być nadmiernie męcząca. I jeśli ktoś widzi takie wezwanie do działania w SMS-ie, na przykład, a nie ma siły, czy no cokolwiek innego takiego się dzieje, co sprawia, że to jest obciążające, to nagle zostawiamy ją w takim poczuciu, że są znowu rzeczy wymagające reakcji, a obciążające po prostu. Więc to potencjalnie może być bardzo dobre wyjście. I, i ta osoba może czuć się bardziej. Osaczona niż wsparta przez drugiego człowieka, który znowu robi z tego historię o nim, a nie o pomocy. Te, temu człowiekowi, który jest teraz w szpitalu. Tak. Więc to wymaga ogromnej, no właśnie, takiej samoświadomości, żeby wyczuwać te niuanse, prawda? Zresztą nawet jak słucham Ciebie, to przyszła mi do głowy moja własna historia, którą mogę się też pod koniec podzielić, że ja miałam takie tendencje, właśnie do mm, terapeutyzowania moich bliskich i do posiadania po prostu już w głowie dokładnie drogi, jaką ta osoba ma przejść. I z jednej strony też wydaje mi się, że potrafię to nawigować i lubię rozmawiać, słuchać może powiedzieć coś wspierającego, z, zwracając uwagę na to, no właśnie, żeby ta osoba była na to gotowa, że ona chce mnie posłuchać, że ona pyta mnie o moje zdanie. Ale z drugiej strony, powiem ci, to było dla mnie bardzo ciekawe, zaobserwowałam u siebie taką sytuację, że pewnego razu moja przyjaciółka mówiła mi o tym, co przeżywa. A ja czułam, że ja zupełnie nie wiem, co ja mam jej powiedzieć. Ja nie mam tego rozwiązania. I zopałam się, no właśnie, dalej, obserwując siebie z lotów, taka, pomyślałam sobie. Okej, okay, no to kim ja jestem w tej relacji, kiedy ja nie mam nic do dodania? Przecież ona zawsze pisze, że rozmowa ze mną to w ogóle jest wow, skok na wyższy poziom yy, życia. Oczywiście się śmieje, ale że zawsze tyle wnosi. A ja dzisiaj nic nie wniosę, przecież ona będzie rozczarowana, przecież ja powinnam coś powiedzieć. I wtedy pomyślałam sobie tak, okej, okay, to, czyli to jest jakieś warunkowanie swojej roli jako przyjaciółki, to, jako to. osoby, która pomoże. I dlatego jesteśmy tak, mi się wydaje, uzależnieni, choć uzależnieni, to jest mocne słowo, ale przywiązani do tego, że chcemy coś wnieść i dostać tę informację zwrotną, że no, takie sytuacje wydaje mi się, potrafią nas tak lekko przetemperować i przypomnieć nam właśnie, czy tu my gramy główną rolę, czy chcemy być wsparciem, dodatkiem? Dokładnie, dokładnie. I pomocne będzie ukierunkowywanie uwagi w takim myśleniu. To ta druga osoba w tej chwili jest najważniejszym człowiekiem na Ziemi, i właśnie w związku z tym chcę poradzić sobie z uwagą odpływającą do telefonu, z uwagą odpływającą tak. w takie myślenie, co powiem, czy naprawię, czy pomogę, i tak dalej. Ukierunkowujemy uwagę na tą drugą stronę. Długofalowo to ma szansę być pomocne, a czasem też możemy powiedzieć, Wiesz co, jestem tak zaskoczony, tak zaskoczona, albo to jest takie trudne, o czym mówisz, że w ogóle nie wiem, co powiedzieć. I czasem to będzie ludzi bardziej zbliżało niż jakaś forma czy próba powiedzenia czegoś, co ma być w punkt. Um, jest taka jeszcze kat jedna kategoria reakcji, ja o niej nie powiedziałem, natomiast jak słuchacie to potencjalnie, macie być może szansę sobie przywołać ze swoich własnych doświadczeń, nazywa się proforma. I no nie jestem aktorem, więc tak pokażę to w taki może teatralny sposób, ale to byłoby coś na zasadzie, co u ciebie, a, a no przykre, przykre ładny dzień. Mhm. Więc to oczywiście skrajne. Natomiast ja sam też w moim profesjonalnym życiu doświadczyłem takiej sytuacji, gdzie będąc w radiu, z kimś rozmawiałem i potem był taki moment na reklamę, była przerwa i chwilkę już tak nieformalnie rozmawialiśmy. Ta osoba o coś mnie tam zapytała. Byłem w jakimś tam trudnym momencie życia, doświadczając żałoby i reakcja tej drugiej osoby, ja wiem, że ona była skoncentrowana na tym, jak należy zareagować. To była taka próba wyrażenia tego, że, że, że przykro tej osobie. Natomiast. Jakby mój odbiór był taki, że to było nieautentyczne, bo ta osoba tego nie czuła, była usztywniona, przed chwilą się dużo śmialiśmy na wizji, to było w ogóle niedopasowane. I poczułem, jakie to może być niekomfortowe, kiedy ktoś próbuje wyrazić jakiś szacunek czy wesprzeć, ale to było nadmiarowe, takie z poziomu tego, że wiem, co należy mhm. powiedzieć. Lepsze byłoby w tym przypadku zareagowanie i powiedzenie po prostu, no to trudny czas. Bez emocji, bez tak. wyrażania współczucia, którego może specjalnie nie było, i to by było bardziej budujące, takie bardziej dostosowane. I mówię o tym, bo nad tym też możemy popracować. To znaczy, jeśli czasem mamy tak, że bardzo nam zależy, żeby jakiś określony standard pokazać, to przypomnijmy sobie, że bądźmy, tak powiem, kolokwialnie bliżej siebie. Czyli jeśli no, nie czujemy tego smutku, to go na siłę nie wyrażajmy, a po prostu no, powiedzmy, nie? Że, że usłyszeliśmy i, i skomentujmy w taki sposób, który będzie bardziej dostrojony do tego, co my też przeżywamy. Tak, szczególnie, że ta druga osoba po prostu wyczuje ten brak tej autentyczności, więc tak. to jest jeszcze bardziej niezręczne w tej całej Dokładnie. sytuacji. I mi też przyszła do głowy jedna ręka reakcja wydaje mi się, że o tym nie mówiliśmy, bo powiedziałeś o tym, że rzeczywiście czasami reakcją wspierającą jest złość na przykład na oprawcę, ale też myślę, że możemy doświadczyć realnej złości na osobę, która cierpi, że my widzimy, że ta osoba przez coś przechodzi i ja się nie potrafimy jej okazać tej empatii, tylko Frustruje nas, że ta osoba ma taki problem, że go nie, wiem, nie przepracowała, może to jest coś, czego my sami nie przepracowaliśmy i jest nam trudno tego doświadczać, i nie potrafimy zrobić nic oprócz zamrożenia się i wytknięcia tej osobie, co jest nie tak, i tym samym odcięcia się od niej. I to też wydaje mi się, że może być dla wielu osób częstą reakcją. No i co się wtedy dzieje? Osoba, która szuka pomocy albo cierpi, czuje się jeszcze bardziej osamotniona i odrzucona. Wow, mówisz w ogóle bardzo ważną, bardzo trudną rzecz, bo um, sytuacje mogą być oczywiście różne. Jedna byłaby taka, gdzie ktoś, kto doświadcza cierpienia, to osoba, która na przykład ma dolegliwości zdrowotne um, i sytuacja tak się rozwinęła, pomimo tego, że objawy pojawiły się rok wcześniej, o czym wiedzieliśmy na mm -hmm. przykład i zachęcaliśmy, żeby ta osoba skonsultowała się z lekarką, lekarzem, nie zrobiła tego. I teraz tak z jednej strony być może my empatyzujemy, boimy się, przeżywamy, ale też w doświadczeniu naszym może być dużo złości na tę osobę, która tego doświadcza i myślimy sobie dlaczego to zrobiłeś, dlaczego to zrobiłaś? Trzeba było działać, teraz są konsekwencje. Więc to też będzie nasza dojrzałość, żeby poradzić sobie z tym, że Mamy w kontakcie kogoś, kto ma wiele w pewnym sensie części. I tą część dojrzałą, i tą część dziecka, i może to, to te impulsy z tego poziomu, z tego strachu, od diagnozę, czy o cokolwiek innego, one sprawiły, że są takie konsekwencje. I ludzie to potrafią. To znaczy, może być tak, że mam obok osobę, która pod pewnym względem wzbudza we mnie trudne emocje, wzbudza we mnie złość, ale też jednocześnie jest mi bliska, kocham, zależy mi i tak dalej, i tak dalej. I wtedy w kontakcie. Możemy próbować te, szukać tej swojej części, takiej współczującej. Wiem, że to brzmi w taki może wyidealizowany sposób, ale ludzie to potrafią, i na przykład osoby, które udzielają pomocy ludziom w kryzysie bezdomności, czasem wiem z pierwszej ręki, bo ktoś mi też opowiadał o swoich doświadczeniach pracy w, w takim charakterze. I ten kontakt potrafi czasem być agresywny. Ta osoba, która potrzebuje pomocy, na przykład ją odrzuca, albo reaguje w taki sposób, który normalnie by sprawił, żebyśmy się zezłościli. I ta osoba, która mi o tym swoim doświadczeniu opowiadała, mówiła o tym, że ona nauczyła się znajdować w sobie właśnie różne impulsy czyli z jednej strony potrzeby postawienia granic, złości na tą osobę, ale też takiej miłości, bliskości skierowanej po prostu do drugiego człowieka. Dalej jest człowiekiem, nawet jeśli zrobił, zrobiła coś, czy robi coś, co nie jest okej, okay, gdzie mam potrzebę stanowczo powiedzieć nie. I my to potrafimy, więc do tego bym zachęcał. Takie w ogóle słowo klucz. Taka też zdolność, którą możemy rozwijać, nazywa się tolerancją dyskomfortu. Więc mm -hmm. znowu, jeśli mamy w kontakcie kogoś, kto no, budzi w nas na przykład tą złość w związku z tym, jak się zachował, czy za zachowała, em, ale teraz cierpi, przeżywa coś trudnego, to my możemy przeżywając tą naszą złość znowu ją zauważyć, zaakceptować, że jest. Ale dzięki tej akceptacji zyskamy większą kontrolę nad tym, co powiemy, jak się zachowamy. Chodzi o to, żeby tego za wszelką cenę nie redukować, bo wtedy znowu ta interakcja jest bardziej o nas niż o, o tej drugiej osobie. I na koniec podam jeszcze taki przykład, bo jak nas słuchacie, to może być tak, że to jest też wasze doświadczenie, że ktoś na przykład bliski przez dłuższy czas choruje na depresję. I powiedzmy, że w przebiegu choroby u tej osoby jest dużo takiego funkcjonowania, gdzie nie ma. Takich zachowań, które byłyby skoncentrowane na spotykaniu się, na podtrzymywaniu kontaktu, czy nie ma inicjatywności. No, takich pewnych zachowań, które wydawałyby się naturalnie potrzebne, żeby być w bliskości, być w kontakcie. I właśnie dlatego bliskie osoby, nawet próbujące wspierać osoby chorujące na depresję, potrafią też przeżywać dużo złości. I no właśnie zajęcie się tymi emocjami, zajęcie się długofalowo sobą też może być wsparciem. I akurat w tym przykładzie, który podałem, to może się okazać, że. Ważnym krokiem będzie samemu skorzystanie z pomocy psychologicznej, żeby powiedzieć o tych swoich przeżyciach, porozmawiać o tym, jak mogę się sobą zaopiekować, wtedy kiedy rzeczywiście te moje próby podtrzymania kontaktu często kończą się tak, że czuję, że zderzam się ze ścianą i tak dalej, i tak um, dalej. Nie wszystko oczywiście jesteśmy w stanie zrobić poprzez jakiś tam prosty sposób myślenia czy jego zmianę. Może się okazać, że potrzebna będzie konsultacja profesjonalna, tak żeby tego czasu i energii poświęcić jeszcze więcej na zmianę. Wspaniale, że o tym powiedziałeś, bo takie miało być. Moje ostatnie pytanie. Właśnie my, słuchając choćby tego podcastu, możemy mieć refleksję Okej, okay, czasami reaguje tak, czasami reaguje tak, i to mamy już ten pierwszy krok, czyli dostrzeżenie tego i świadomość tego, co uważam, że już jest mega sukcesem i świetnie, ale zastanawiamy się, co z tym zrobić, jak to przepracować. I właśnie pięknie powiedziałeś, że z jednej strony możemy. Zacząć to obserwować i przyglądać się temu dyskomfortowi i może po prostu wziąć krok do tyłu i wtedy zareagować za, za sekundę, to tak wyciągając ja już wniosek z całej naszej rozmowy, ale to, co powiedziałeś na koniec też, wydaje mi wydaje się, że jest mega cenne, że to, że mamy do czynienia z osobą, która zmaga się z jakąś trudnością, z jakąś chorobą, z jakimś stanem ciężkim, nazwijmy to. Mhm. To nie oznacza, że my jesteśmy tylko po to, żeby próbować jej pomóc, ale może my też tej pomocy potrzebujemy i wtedy pójść do specjalisty jest bardzo ważnym i odważnym krokiem i uważam, że to jest cudowne, że, 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 że powiedziałeś właśnie o tym. Dzięki, że to wzmacniasz, tak. Przybijam to. Mateusz, bardzo ci, bardzo ci dziękuję za tę rozmowę. To było niesamowicie interesujące i myślę, że pełne wspaniałych też przykładów i skłaniające do refleksji, i mniej i na pewno naszych słuchaczy, więc to była ogromna przyjemność i bardzo Ci dziękuję. Bardzo, bardzo dziękuję. Do usłyszenia. do usłyszenia. Do usłyszenia. Wszystkie odcinki Karolina Sobańska Podcast są dostępne w wersji wideo na YouTube i Spotify. Jeśli regularnie słuchasz tego podcastu, będzie mi miło, jeśli znajdziesz chwilę na wystawienie mu oceny i zostawienie komentarza. Zrób to w aplikacji, w której słuchasz mojego podcastu. Zapraszam też na mojego Instagrama Karolina Sobańska, aby być na bieżąco ze wszystkimi publikacjami.